jest wtorek 4. tygodnia Wielkiego Postu. Wchodzimy w rozważanie kolekty mszalnej na dzień dzisiejszy. Miłosierny Boże, niech okres pokuty i modlitwy przygotuje serca Twoich wiernych, aby mogli godnie przeżyć misterium paschalne i przekazać światu radosną nowinę o zbawieniu. Wypowiadając słowa tej modlitwy mszalnej, uświadamiamy sobie dzisiaj, że jesteśmy wezwani do tego, by dawać świadectwo o naszym życiu chrześcijańskim. W kolekcie czytamy, że jesteśmy zaproszeni, że błagamy Pana o to, by godnie przeżyć misterium paschalne Pana i przekazać światu radosną nowinę o zbawieniu. To jest nasze zadanie. Przekazać radosną nowinę o zbawieniu, światło Ewangelii. Do tego jesteśmy zaproszeni jako uczniowie Chrystusa. Jak to uczynić? W 1984 roku, 4 stycznia, nieżyjący już kardynał Listiger, wielki arcybiskup Paryża, w audycji radiowej w Radiu Notre Dame wspomniał świętą Genovefę, która przez lata żyła w tym wielkim mieście, żyła w ukryciu, na modlitwie, umartwieniu. Żyła po to, by swoją postawą modlitewną przed Panem niejako to wielkie miasto zanosić przed tron Boży. Stała się ona wielkim znakiem dla ówczesnego świata, dla ówczesnego Paryża. Kardynał wspomniał wtedy, że gdyby teraz przemierzyć Paryż, to również i w naszych czasach znaleziono by taki sam ukryty wymiar życia modlitwy. Podobny, mówił, do rzeki, która niestrudzenie i non-stop niesie żywą wodę błagań zanoszonych do Boga. I dodał bardzo pięknie. Istnieje więc mapa Paryża, na której małymi płomykami można by zaznaczyć miejsca, w których jakiś mężczyzna lub kobieta, grupa lub wspólnota modlą się, orędują i proszą Boga o nawrócenie, o przebaczenie za ogrom grzechów, odrzucenia i zapomnienia, którzy błagają o miłosierdzie wobec tej nędzy i szaleństwa miasta oraz proszą o światło dla tych, co wątpią i gubią się bardzo. Na tym tle pomyślmy o naszym sercu, o tym, co robimy, by konkretnie, by w naszym życiu uporządkować nasze wnętrze, by stać się w jakimś sensie mocnymi świadkami Boga w naszym świecie. Niewątpliwie istnieje taka duchowa mapa również w naszym świecie, tam, gdzie my jesteśmy. Również my możemy stać się tymi duchowymi mocarzami, którzy będą podtrzymywać ten świat, często gubiący się, podtrzymywać go, by na nowo wrócił do Boga. Jesteśmy zaproszeni, by stać się znakami obecności Boga w tym świecie. Nasza modlitwa, umartwienie, wysiłek duchowy Wielkiego Postu, to jest ta droga, na której stajemy się, możemy stać się prawdziwie świadkami Pana. Na pewno jest wielu takich cichych świętych w naszym świecie, w naszych miejscowościach, miastach, wioskach, pewnie i tutaj na Jasnej Górze, którzy gdzieś w ukryciu modlą się i niosą nową nadzieję do świata, który często Boga odrzuca. Prośmy, by również nasze życie stawało się takim mocnym świadectwem, jasnym świadectwem o Panu, jak świadectwo życia wielu cichych świętych.